Okej, shalom, dobrze, no to jesteśmy oficjalnie. Ja nazywam się Maciej Makuła, to jest. Mogłem zacząć od głównego menu, byłoby bardziej czytelne. Ale to jest produkcja, jedna z tych produkcji, która kiedyś powstawała i 200 lat temu można było w nią pograć. W wersji takiej przedpotopowej. Natomiast teraz w końcu, po latach, wychodzi. Nazywa się Among the Sleep. Mam nadzieję, że ten, że jak ktoś nie rozumie, przypomnijmy, materiał jest nagrywany na żywo, więc gdzieś tam w tle uczestniczy w całych tych zabawach czat. Może kiedyś nawet dorzucę te bzdury, co te jopy wypisują, ale nie wiem, czy będę w stanie do tego dojrzeć. Więc tak, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o fabułę. Że symulator dziecka. Tak. Jak tam pojawiają się sugestie. Gra jest może nie tyle symulatorem, co takim czymś, co rzuca. Czy to rzuca nowe światło, to chyba jest tekst, który używają wszystkie osoby. Ale troszeczkę świeższe spojrzenie na te takie horrorki, wtorki, w których wcielamy się w jakiegoś bohatera, który jest bezbronny i musi uciekać i się ukrywać. To jest w ogóle taki bug, który jest na początku. Ja na początku myślałem, że coś źle robię, ale się okazuje, że trzeba dobrze sobie nóżką stanąć i na litość boską w końcu wyjdzie. O. No. Więc jesteśmy tym małym jełopem. Ja już mogę zdradzić, bo to nie jest aż. To jest początek, ale nie sam początek. Że mamy 2 lata. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, kiedy miałem ostatni raz 2 lata, więc. Nie mogę się do tego odnieść. Czy to jest. Że tak mniej więcej człowiek się czuje, kiedy jest tym dwulatkiem. Natomiast tutaj mierzymy się z mrocznym światem tych dziecięcych strachów. I to jest strasznie fajne. W ogóle jest gra świateł bardzo ładna. Możemy w ogóle tak raczkować. To jest wow. Chodzić w takiej postawie Godzilli. To jest właśnie, w sumie podobna jest efektywność. I nawet można biegać. I słodkie. I to jest taki moment gry, kiedy w życiu naszego bohatera pojawia się. Hey, you found me. Niedźwiedź. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? I to jest dobre. To mi się bardzo podoba tutaj. Let's play a game. Okej, niech zagra w tą grę już. Się wygadam. Mianowicie tu jest. Tutaj jest wreszcie wytłumaczone. To jest dobre. Ukrycie oczu powoduje, że mamy pauzę. Więc ten jest wytłumaczone, dlaczego bohater nie gada. Wiele gier się z tym zmagało, na przykład była taka gra Half-Life 2, czy Half-Life, prawda, że tam się tego L nie wymawia, a nawet jeden, a nawet potem był epizod 1 i epizod 2, gdzie był bohater, który nie mówił. Miał tam wtedy 25 czy 6 lat i wreszcie mamy grę, w której bohater nie mówi i to jest realistycznie uzasadnione. Wiecie, dlaczego nie mówi, bo jeszcze nie potrafi. To jest genialne. I mam tutaj znaleźć różowego słonia. Ja na szczęście nie będzie jakoś. A, muszę jeszcze zasłonić oczy. Mam podejść, zasłonić oczy. I czy dobrze robię, żeby nie było jakiegoś faila. Czy gaworzy? Tak. Jak to będzie słychać tam coś. There. You can look now. Będzie słychać, jak się odzywa. Więc zagadka nie jest trudna, zwłaszcza, że chyba zbyt wcześnie odsłoniłem te oczy. I widzę, że słoń jest tutaj. Więc zaczyna się tak niewinnie. You found it. O. No i co teraz? Znalazłem misia i. Czy właściwie słonia. Wow. Is that a music box? Does it work? Odpowiedzmy na to pytanie, tutaj mogę wytłumaczyć. Właśnie dobre pytanie, czy gra występuje w wersji polskiej? Bo domyślnie moje gry powinny być włączone z uwagi na tam parametry streama w języku. Polski, natomiast czy tutaj Niemcy mogą, ruskie mogą i obawiam się, że jest wielka tragedia. Jak zawsze
polska społeczność zawiodła. Znaczy jak zawsze, no w tym wypadku. Nikt nie kochał gry o małych dzieciach i nie ma ani dublingu, ale to nie ma w większości, jak widzimy, wersji, ani napisów. Szkoda. Ale to jest coś, co, no, to jest gra, która pewnie sobie ceni właśnie wsparcie społeczności, więc jak ktoś będzie chciał zrobić, to przetłumaczy. Ktoś mówi, że zmniejszy FOV, bo dzieci mało ogarniają. Nie wiem, czy jak ktoś się zna i co, teraz będzie realistyczniej, że dziecko mniej będzie widziało i to będzie zgodne z tymi, z realizmem. Teraz tak, czy dosięgnę już... That's a nice melody. Mam nadzieję, że nie jest za cicho, nawet ja nie słyszę, ale miś mówi, że jest ładną melodyjką. Nie wiem, coś ci mam jeszcze, drogi niedźwiedziu, zrobić. No nie mogę tego ruszyć, niestety. I zaczyna się niewinnie, to znaczy tam była taka bardzo fajna scena, którą sobie odpuściliśmy. Co tam za wątpię mam iść w ogóle? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. Ja tej bajki na przykład nie znam. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. To jest jakaś opowieść o spragnionych zwierzętach. To jest jakaś głęboka parabola. Does it run? How do you start it? No i tu jest test na inteligencję. Znaczy tutaj najlepsze jest to, że mogę zawsze usprawiedliwić swoje błędy w tym, jak tutaj gram w tę grę, tym, że to 2 lata, nie? Znaczy tam inteligencja jest, ale brakuje tej wiedzy, więc czasami niektóre problemy mogą być rozwiązywane dużo dłużej. Wtedy mi się udało rozwiązać. W ogóle dymi, nie wiem, czy to jest legalne. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Ciekawe, jak jest z interakcją, jak stanę na drodze pociągu. Znaczy, w ogóle przypomniały mi się pociągi z Watch Dogs, które... Zobaczmy, co tutaj jest. Które pociągi są lepsze niż w Watch Dogsach. Co się stanie, kiedy stanę na drodze pociągu? O! Haha! Jest interakcja i to jest szokująco dobre. Urwię nogę, tak. Biorę misia na plecy. O, i zaczyna się fajny klimat. Dlaczego ten miś, jakbym był dzieckiem... Jak ja bym był dzieckiem, to raczej... Unikałbym ciemności, natomiast tutaj niespodzianka, gra sugeruje, żeby żeby znaleźć, miś sugeruje, że miś to jest taki diabeł, prawda, który chce nas ściągać na taką ciemną stronę. No i w ogóle a propos takich przygód z językiem angielskim, closet to był taki, to jest taki słowo klucz, bo po polsku się jednoznacznie kojarzy z miejscem, gdzie król chodzi piechotą, natomiast po angielsku to nie jest closet, prawda, więc było dużo, dużo tych takich, była taka piosenka Eminema, jak byłem dzieckiem, tam śpiewał, że czyści mój closet, no i się okazało, że to właśnie nie czyści closetu, tylko dużo śmiesznych takich rzeczy. Otwieram drzwi, faktycznie tam jest ciemno. It has to be darker. Shut the doors completely. Ale miś to jest... W ogóle tego misia dostałem na swoje drugie urodziny, prawda? Okej, zamykam. Shut the doors completely. Ale miś nas wiedzie na pokuszenie. No i... Pytanie, czy to skrypt nie zadziałał, czy... Muszę trzasnąć tymi drzwiami. Dobrze.
I to jest dobre, bo to wreszcie jest, kurczę, coś, co operuje nie na strachu przed flakami, chociaż niewykluczone, że tu takie coś też będzie, tylko na tym takim jakimś atawistycznym lęku przed ciemnością. Przytuliłem misia. Miś świeci. Się w ogóle okazuje, że to jest takie... Może to nie będzie zbyt duży spoiler, ale uniwersum rodem z Narni. Że ta szafa to nie jest taka zwykła szafa. Tam na czacie pojawiają się sugestie, że miś może być promieniotwórczy. Ciekawe jak jest, czy właśnie to jest to, że tło nie jest przedstawione, nie? Możemy się domyślać. Czy na przykład w tym domu, to są takie ujadne motywy, że kupujesz dom, a tam na przykład ktoś mordował ludzi. No oczywiście ci agent nic nie powie, no ale ciekawe jak jest tutaj. To są płaszcze w ogóle. Znaczy złośliwi ludzie, antyklerykałowie mogą powiedzieć, że to nie są płaszcze, tylko to są sutanny, ale odpuśćmy go lepiej. No, ale oprócz tego, skromne środki i goście wiedzą, jak to wykorzystać. Albo ten alfabet. Czy to jest There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Matka mnie okłamuje, mam wrażenie. Good night, hon. Sweet dreams. Ciekawe, co się stanie. Nie, zasnąłem. No i witaj, witaj właśnie świecie. Tam po drodze widzieliście to, co mi się nie podoba. Ta postać matki, to znaczy ona cierpi z tego powodu, że goście nie potrafią zrobić jakiejś takiej wiarygodnie sympatycznej mordy. To znaczy tam ona jest, wychodzi to taka konwencja kreskówkowo-pixarowa. I to może się niektórym nie podobać. Ale jak to zaakceptujemy, to jest fajnie, bo to jest właśnie ten moment, kiedy coś tu się dzieje. Najlepsze jest to, że w sumie nie wiadomo, dokąd gra zmierza, nie? Bo przeważnie mam jakiegoś bohatera, który rozwiązuje jakiś problem. W amnezji szuka prawdy, tutaj, ten, a to takie dziecko. To można nawet powiedzieć, że to jest symulator psychiki dziecka. Więc ten... temat jest fajny. Albo pytania, bo tam było takie coś...
że wchodziliśmy do tego, do tej szafy. Ja ewidentnie pamiętam, że wyszedłem z innej strony, więc może trafiliśmy do jakiejś mrocznej rzeczywistości, czy coś w tym guście. Nie wiem, jest fajnie. To jest chyba ta scena w ogóle, która była w tym demie technologicznym, bo tam się działy bardzo podobne rzeczy. Więc można już ją odegrać po raz enty, czyli odwiedzić misia. Że dwulatek odważny. No, ale co miał robić? A, można się wychylać. Tego bajeru chyba nie było. Teraz w co ja się wpakowałem? W jakieś skrzynie, tak? Tak. Ktoś mówi, że może jest niemową i że nie potrafi płakać. Nie no, niektóre dzieci nie czują na przykład jakiegoś super strachu, nie? Teraz nie dosięgam. No. Życie. Pytanie, co jest za drzwiami? Natomiast to jest coś, co naprawdę dużo fajniej działa niż te jakieś golasy bez majtek z... jak to się nazywało? Tego ostatniego horrorka, gdzie się chodziło z kamerą. Nie wiem, mi się to bardziej podoba. Koncepcja mi się podoba, jakoś trafia do mnie. Tutaj z tego co pamiętam. Uwaga. To jest fajna scena w ogóle. Dobrze, że nie można włożyć tam palców. Teraz zrozumiem, bo są te ostrzeżenia, że są małe części i dziecko może zjeść. Uwaga. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Zabieram niedźwiedzia. I wyruszam w podróż. I tak, tam a propos ten tytuł, który mi się wspomnieć. Chodziło oczywiście o Outlasta. To znaczy, on jeszcze był znośny, ale mnie osobiście, że ta konwencja uciekania znudziła. Natomiast tutaj to jest dobre. O, przytuliłem misia. Dzięki czemu to jest miś światłości jednak. No i oczywiście cały czas zastanawiam się, co twórcy dalej sobie poczynią z tymi, Z nie tyle straszeniem, co z rozgrywką. Ja bym się bardzo ucieszył, gdyby nie było na przykład żadnych głupich potworów. Czy czegoś w tym guście. Tak więc idziemy teraz szukać matkę. Czy poświecę sobie misiem. Żeby zobaczyć, gdzie prowadzi tutaj to. Fajne są te problemy z gatunku, nie dosięgniesz klamek. O, mam tego misia, który mi trochę zasłania. Misiu, poświeć. Na przykład... te postacie są tam ciekawe, nie? Mamy jakąś czarną postać, albo czegoś nie rozumiem. Wysoką z koroną i ten. I no, prawdopodobnie matkę. Ale na przykład do tej pory nie pojawił się ojciec. O. Schody. We have to be very quiet. You don't know what might be listening. Aha. I tak, jak widzimy, nie? Gra operuje na punktach save'u. To akurat w horrorach, jeśli to nie jest jakoś głupio przegięte,
Może być spoko, nie? Jakiś konkurencyjny miś w ogóle. I dom, w którym jest bajzel, większy niż u mnie, tak swoją drogą. Przytulam dalej misia. Gdzie też jest ładne uzasadnienie tego, skąd mamy latarkę. Znaczy nie mamy latarki, bo skąd mamy światło? A tu życie rozjaśnia nam miś. I coś w tym jest, no przytul misia, aha, pod łóżkiem. Tak, z tego co widzę... nie zwróciłem uwagi, czy w oryginalnej wersji, czyli na początku gry, alfabet był normalny. Czy może po prostu tutaj jesteśmy w jakiejś mrocznej rzeczywistości szafowej. Ciekawe. Wniosek, coś jest na tym. Albo otwarta lodówka. W moim domu za taki wyczyn zostałbym wydziedziczony. Powraca taki mroczny, dziwny, konkurencyjny miś. Ciekawe, co tam się dzieje. Kolejne problemy niskiego wzrostu. To jest na przykład dom, w którym ulubionym strojem są takie sutanny. Okej, okay, to jest prawdopodobnie postać kobieca i dziecięca. I czy tu mogę coś zrobić? Znaczy tak, gra oczywiście jest liniowa, nie? Z tego co widzę. Bo tam ewidentnie pojawia się ikonka klamki. Myślę teraz, czy ukrywać się, albo podróżować przez światło. O, tu są na przykład, a tutaj alfabet jest normalny. Czy podróżować w cieniu? W ogóle na początku jeszcze była scena, gdzie pojawiała się jakaś postać. Przypuszczamy, że być może jest to ojciec, czy coś takiego.
jakiś mrok ten. Temat jest fajny, bo to jest coś, co wreszcie można określić mianem dreszczowca psychologicznego, czyli tego thrillera psychologicznego, a może nawet horroru. Natomiast jest świeży. Jak macie wątpliwości, czy warto zainwestować, to moim zdaniem warto. A tutaj waza z Egiptu. Może tutaj, nie wiem, wracamy do tych problemów egipcjologów. O, jest krzesło obrotowe? Tak. Czy wchodząc na to zginę? Jakaś klątwa faraona i te rzeczy. Stary komputer, więc. Okej, kolejna klamka. Pytanie. Co zastaniemy na łożu matki? No i to jest dobre. Nie wiem, jestem strasznie zadowolony z tej gry. Jest to coś, tak powoli nie ukrywam. Oho. Okazało się, że tak, Among the Sleep, bo to będziemy tak podsumowywać sobie słodko. Jak widać, nie? Bo tutaj na szczęście nic, nie jest to coś, co musicie mi wiedzieć na słowo. Ale dostajemy produkcję, która jest niesztampowa, ma bohatera, którego da się lubić, da się z nim łatwo zidentyfikować, bo każdy kiedyś prawdopodobnie był dzieckiem. Możliwe, że są jakieś osoby, które wsadzone zostały do inkubatora i prawda, wyszły w wieku 22 lat z domu, ale zakładamy, że tak nie było. I ten temat tych lęków jest bardzo słodki. Wszystkie rozwiązania są w ogóle jak na razie fajne. Potłuczone, poniszczone. I mam nadzieję, że wyjdzie tutaj jakaś dużo głębsza historia. O! Ukrywanie się pod stołem i mroczna bestia. Znaczy, najgorsze jest to, że być może jest to kolejna nagonka na biednych ojców. A może będzie właśnie twist, czyli zwrot akcji. Że to matka jest zła i stara się dziecko nas... No właśnie w ten sposób nastawić przeciwko ojcu od najmłodszych już lat. To było dobre. No więc ten... Niewykluczone, ja ją sobie na stówę przejdę. Nie wiem, czy na streamie, czy nie. Ale jak to takie będą pierwsze wrażenia, nie? Z której produkcji... O, teraz coś się dzieje. Teraz, misiu... Kiedy idę z moim niedźwiedziem przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Tak, i to jest to. Ta ciekawa rzeczywistość, w którą możemy wejść tu z misią. Mroczna piwnica. It's her, but it seems...
O, kolejny bajer. Jest ekwipunek. Ciekawe, czy to można zjeść. Dzieci lubią jeść różne rzeczy. Ciekawe, jak jest w tym wypadku. Bach. No. Are you all right? To jest taka Bach, bardziej poschizowana faza, którą sobie w swoim czasie obalę. Tak czy siak, nie wiem, jak jeszcze patrzę na czat. Fajny. Naprawdę. Świeży pomysł. Pomimo tego, że to taka już wykonanie jest znane, nie? Bo tych gier, w których chodzimy jak ciołki i uciekamy z jakimiś potworami, była cała masa. No tu jest przesłodko. Ja to skończę i powiem coś więcej. Pierwsze wrażenie, brać. Czy mogę powiedzieć natomiast, za ile brać? Momencik, otwieram jeszcze stronę sklepu Steama, znaczy, no to nie jest coś, co każdy może nie sprawdzić. I oczywiście nie widzę ceny. Nie, jest całkiem droga. Jak na polskie warunki, kosztuje 20 euro. Patrzę jeszcze, fajne rzeczy są na Steamie, które, fajną rzeczą są recenzje. I widzimy tak, że ogólnie, mieszane. Mówi, że tak, straszniejszy niż Outlast, jednak zbyt krótkie. Tutaj widzimy akurat podziały, że gameplay 5 na 10, bo się nic nie dzieje, historia 6 na 10, ale atmosfera 8 na 10. No nie będzie to jakiś ultra hit, ale produkcja bardzo miła. Tyle. Dobra, ja sobie tutaj z racji tubowych zrobię uroczyste cięcie. Among the Sleep, które wyszło, to jest jedna z tych, przypomnijmy jeszcze, produkcja, która zbierała kasę na Kickstarterze. Zebrali hajs, wypuścili grę i pełny werdykt wkrótce. Buu.